Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, niekoniecznie zimowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Nie ma na co czekać, bo mamy już wtorek, nowy tydzień, nowa przygoda, czyli czas na bukowe newsy tygodnia. Przed wami porcja wiadomości, ciekawostek i ploteczek ze świata literatury. A zaczynamy od mega newsa dla wszystkich fanów prozy Yu Nesby. Ten ukochany przez tak wielu autor kryminałów przyjeżdża do Polski. Tak, moi drodzy, wielkie wydarzenie. Yu Nesby spotka się 23 kwietnia ze swoimi fanami we Wrocławiu. W tym roku to właśnie Wrocław jest światową stolicą książki UNESCO i będzie się działo. To teraz powiedzcie mi, kto się wybiera? Lecimy dalej i teraz wszyscy fani Remigiusza Mroza wstrzymują oddech. Michał z bloga Taki to Taki, którego serdecznie pozdrawiam, podesłał mi coś naprawdę specjalnego. Tak oto wygląda okładka do, z tego co widzę, trzeciego tomu trylogii z komisarzem Wiktorem Forstem. A to oznacza, że mamy już ekspozycję, którą niedawno dla was recenzowałam, mamy przewieszenie i mamy... Travers. No to teraz czas na newsy filmowo-ekranizacyjne. W Stanach trwa właśnie Super Bowl, a to oznacza masę nowych zwiastunów i świeżynek, ale ja dla was wybrałam jeden, czyli zwiastun najnowszej części o Jasonie Bourne. Pierwsze 30 sekund zapowiadające najnowszy film znajdziecie w komentarzu pod tym filmikiem. Jestem mega, mega podekscytowana! Pozostajemy w tematyce filmowej. Szykuje się filmowa biografia J.D. Salingera, czyli autora kultowego już buszującego w zbożu, która będzie nosić tytuł Buntownik zbożu. To prześwietny news, dlatego że sama postać tego autora wciąż pozostaje tajemnicza, a wiele faktów z jego życia niewyjaśnionych. Czekam bardzo, bardzo. A teraz coś dla fanów Stephena Kinga. Josh Boone, reżyser znany z ekranizacji Gwiazd Naszych Wina, szykuje się do produkcji Przebudzenia. Nic więcej tutaj nie wiadomo, ale ja jestem już bardzo ciekawa efektu. A wy? A na koniec fast foodowa ciekawostka prosto ze Stanów. Sieć restauracji McDonald's wybrała niespodzianki, które ukryją się na początku tego roku w zestawach Happy Meal i są to... książki. Cztery różne tytuły dla dzieciaków pojawią się w sprzedaży od 15 lutego i sieć ma w planach sprzedać aż 17 milionów egzemplarzy. To mi się bardzo, bardzo podoba. No dobra, ja tutaj gadu gadu, a wy przecież czekacie na wyniki konkursu z Harrym Potterem od księgarni internetowej Platon24. Kochani, czytanie waszych niesamowitych zaklęć to była po prostu przepyszna zabawa. To było tak cudownie kreatywne i na dokładkę wymyśliliście tak wspaniałe zaklęcia. Byłam naprawdę zachwycona, jak niektórzy z was wykorzystali w swoich zaklęciach samego Wielkiego Buka. To naprawdę przeogromniaście miłe. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za wszystkie wasze wspaniałe odpowiedzi, ale teraz czas na trójkę zwycięzców. Uwierzcie mi, nie było łatwo, ale Harry Potter i kamień filozoficzny z ilustracjami Jima Kaya po frunie do dziewczyny z książkami za Decidat Ex Libro, czyli cudowne zaklęcie idealne dla każdego obsesyjnego książkoholika. Drugi egzemplarz poleci do Naleśnikowej za Primus Liber Amicus, czyli cudownie wzruszające, przeurocze zaklęcie o pierwszej książce. A trzeci egzemplarz po frunie do Piotra Góreckiego za Libro Amnesia Totalus, czyli genialnie wykorzystaną historię związaną z Wielkim Bukiem i powiem wam tak, teraz już wszystko dla mnie jest jasne. Wszystko i wszystko zaczęło się dawno, dawno temu w Hogwarcie. Gratulacje, przeogromniaste gratulacje, kochani! Zwycięskie odpowiedzi znajdziecie dzisiaj na Facebooku Wielkiego Buka, a ja czekam teraz na kontakt od zwycięzców i na dane do wysyłki. Ale, moi drodzy, to nie koniec wyników konkursowych, bo teraz czas na wyniki z Tu i Teraz and Brushers od wydawnictwa YA. I na drodze losowania Tu i Teraz po frunie do... Kingałki! Gratulacje, przeogromniaste gratulacje, wielkie uściski i wielki uśmiech ode mnie dla was. Czekam na dane do wysyłki. No dobra, a co pojawi się w tym tygodniu na Wielkim Buku? Jak już wiecie, szykuję wam różowo-czerwony tydzień przedwalentynkowo-walentynkowy, a to wszystko dlatego, że będzie on słodko-słony. Puszysto, fru, krwisty. A to wszystko dlatego, że już jutro randka z Hannibalem Lecterem, w czwartek topka niespodzianka, w
piątek absolutnie thrillerowa świeżynka od Wobbling, a w weekend walentynki! Nie obędzie się też bez Bitwy Buków, czyli szykuje się pyszny i totalnie zakręcony, szalony tydzień. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I oczywiście pamiętajcie, kochani, też o blogu. Do zobaczenia, pa pa!